PiS przyznało, że na 13. emeryturę nie ma pieniędzy, punktuje PiS opozycję, a kiedy o szczegóły pytają dziennikarze, wiceminister finansów ma kłopot z odpowiedzią. Brakuje 5 miliardów złotych i rząd wie, skąd je wziąć. Zabierze, jak tłumaczą eksperci, przyszłym emerytom. Jacek Tacik. Kłopotliwe dla pana, panie ministrze, nie pytanie? Nie jest kłopotliwe, jest naturalne. Że brakuje pieniędzy, jest naturalne? Panie redaktorze, na wszystko już odpowiedziałem. Wydaje się, że na spotkaniu dotyczącym sektora finansowego powinniśmy rozmawiać o sektorze finansów. Dla wiceministra finansów i głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych pytanie o stan sektora finansów, panie ministrze, zatrzyma się, a dokładnie o brak pieniędzy na tak zwaną 13. emeryturę, to jednak duży kłopot. Dla rzecznika rządu trochę mniejszy, ale tylko trochę. Cały sektor finansów publicznych pod kątem zadłużenia ma lepszą sytuację niż wiele lat temu za czasów Donalda Tuska. Ale to teraz brakuje 5 miliardów złotych na wypłatę dodatku do emerytury i to teraz rząd PiS pożycza brakujące pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej. To jest tak, jakby ktoś sobie pożyczał z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. Jest jeden sektor finansów publicznych. Zabiera z kieszeni przyszłych emerytów. On zabiera dzisiejszym licealistom. Fundusz Rezerwy Demograficznej, co podkreśla Marcin Wojewódka, były wiceprezes ZUS, powstał na czarną godzinę ponad dwie dekady temu. Zabezpieczenie sytuacji demograficznej, kiedy będzie za mało płacących, a za dużo pobierających świadczenia. Z ustawy z 2020 roku wynika, że trzynastka, której koszt dla państwa to ponad 10 miliardów złotych, jest wypłacana z budżetu i Funduszu Solidarnościowego, w którym, jak się okazuje, brakuje już pieniędzy. I to do niego trafi brakujących 5 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej. To jest wszystko pieniądz publiczny, więc nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób my to finansujemy. Ważne jest to, że przy tym wszystkim Polaków nie oszukujemy. To nie pierwsza taka pożyczka PiS-u z Funduszu Rezerwy Demograficznej. W 2019 roku to niemal 9 miliardów złotych. Pożyczka została umorzona. W 2021 kolejne 11,5 miliarda złotych. Fundusz Rezerwy Demograficznej na koniec zeszłego roku pokazywał około 52 miliardów złotych aktywów. 11 miliardów to są środki, które wyjęto już z funduszu, a one mają kiedyś do niego wrócić. Rząd PiS przekonuje, że sytuacja gospodarcza jest nawet lepsza, niż się tego spodziewano. Wynik finansów publicznych, wynik deficytu budżetowego zaskoczył bardzo pozytywnie. Stąd takie zapowiedzi, kluczowe przed jesiennymi wyborami. Kto ma zadeklarowaną 13. emeryturę, że będą wypłacone zgodnie z planem, tak samo jak i 14. emerytura. W świecie propagandowym finanse publiczne są bezpieczne, Polska płynie mlekiem i miodem, a emeryci są zamożni. W świecie rzeczywistym finanse publiczne są w sytuacji bardzo złej. Spłata pożyczki z rezerwowego funduszu jest przewidziana na lata 2028-2037, jeśli w ogóle do niej dojdzie. Jacek Tacik, Fakty.